Modlitwa w ogrójcu, biczowanie, cierniem ukoronowanie, droga krzyżowa, śmierć na krzyżu. Czy zastanawialiście się kiedyś Państwo, jak to wszystko w rzeczywistości wyglądało? O tym dzisiaj porozmawiam z moim i Państwa gościem, panem redaktorem Jerzym Wolakiem, magazyn Polonia Christiana. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witam Państwa serdecznie. Szanowni Państwo, Panie Jerzy, ten wstęp to taki był to mój zaczynek do rozmowy o pasji, o filmie Pasja, o filmie, który pokazuje, co tak naprawdę stało się w piątek, o filmie, który pokazuje ogromne cierpienie, ogromne morze krwi, jakie wypłynęło z Pana Jezusa po to, aby zbawić ludzkość. Nie będę Pana prosił tutaj o to, aby streścił Pan film z 2004 roku w reżyserii Mela Gibsona. Jeżeli ktoś nie wie, o czym jest Pasja, tego zapraszamy. Wielki Piątek na liturgię Męki Pańskiej, kiedy to zostanie odczytana Męka Pańska, wtedy na pewno dowie się bądź przypomni sobie, co takiego wówczas się stało. Panie Jerzy, porozmawiajmy może raczej o tym, jaka jest Pasja, dlaczego film z 2004 roku odniósł taki sukces. W pierwszej kolejności proponowałbym, abyśmy skupili się na, że tak powiem, walorach filmowych, walorach estetycznych, walorach produkcyjnych związanych z dziełem Mela Gibsona, z dziełem, które kosztowało, jakby nie patrzył, około 30 milionów dolarów, zarobiło ponad 700 milionów dolarów. To pokazuje, że można zrealizować dobry katolicki film, który odniesie sukces i to nie tylko sukces finansowy, ale też sukces wychowawczy, sukces katechetyczny, no i artystyczny, prawda? Pasja to jest skończone dzieło filmowe. Tutaj nie ma się do czego przyczepić. Tutaj wszystkie aspekty warsztatu filmowego są wykorzystane w sposób doskonały. W sposób doskonały została przedstawiona cała ta historia. Film jest dynamiczny, w tym filmie nie ma dłużyzn. Ten film ma piękną muzykę, ma znakomity montaż. Jest zrealizowany z ogromnym smakiem i znawstwem ikonografii. Tu widać wyraźnie, poszczególne ujęcia to są jakby odwołania do starych mistrzów, prawda? Czy to renesansowych, czy barokowych, czy malarstwa, czy rzeźby. To wszystko, cała ta atmosfera z filmu Gibsona tchnie. Jak to się stało, że dopiero w 2004 roku powstał taki film? Wcześniej, Panie Jerzy, mieliśmy do czynienia raczej z takimi, no przepraszam za wyrażenie, ale raczej cukierkowatymi, takimi bardzo osłodzonymi przedstawieniami męki Pana Jezusa. Jednak to, co zrobił Mel Gibson, no to przeszło wszelkie pojęcia. To prawda. Właściwie no trudno powiedzieć, dlaczego tak było. Generalnie Hollywood w latach 50. to był cukierkowy i przesłodzony. Na to się jeszcze nałożył inny czynnik, jeżeli chodzi o filmy religijne, bo w latach 60. zaczęto wdrażać, że tak powiem, duchowość Soboru Watykańskiego II, która już zaczyna rozmywać prawda, ducha i tradycyjne myślenie o Kościele, tradycyjne przedstawianie, chociaż to tradycyjne przedstawianie to też, powiedzmy sobie, ma sporo za uszami, bo pamiętamy te wszystkie oleodruki takie XIX-wieczne, na których Pan Jezus wznosi oczęta do nieba, a tu po czole płynie mu jedna kropelka krwi, prawda, i to wszystko jest w takim jakimś właśnie w takim słodkim nastroju i w ogóle no, jest tendencja do przesładzania religii. Ksiądz Twardowski jeden ze swoich wierszy zaczął: nie posypujcie religii cukrem. I to jest bardzo istotna rzecz. Nie posypujcie religii cukrem. Chrześcijaństwo nie jest słodkie. Mówi się: o słodki Jezu, oj. Słodki Jezu, słodki to może być Jezusek w żłóbku i on faktycznie jest słodki, ale Jezus, który gromi faryzeuszy i starszych, który mówi do nich plemię żmijowe, Jezus, który wypędza przekupniów ze świątyni, Jezus, który mówi
przestrzega, że kto by zgorszył jednego z tych malutkich, to lepiej mu kamień do szyi uwiązać. To nie jest słodki Jezus. To jest Bóg, który przyszedł uporządkować świat. I to wszystko jest poważne. Śmierć to jest poważna sprawa. Pan Jezus przyszedł na świat po to, aby umrzeć za nas na krzyżu w okrutnej męce. To jest poważna sprawa. Tego nie można pokazywać ani w sposób przesłodzony, ani w sposób jakiś skonwencjonalizowany, bo tutaj w sztuce też była, właściwie sztuka religijna cierpiała na przerost konwencji. Gibson to złamał. Gibson postanowił nakręcić quasi-dokument. Postanowił pokazać, jak to w rzeczywistości wyglądało. No bo męka właśnie tak wygląda. Jak wygląda męka? No tak, że kogoś męczą, tak, że ten ktoś cierpi. I im bardziej go męczą, tym bardziej go cierpi, tym bardziej cierpi. A Jezus Chrystus miał cierpieć za cały świat, za całą ludzkość, odkupić nas ze wszystkich grzechów. Od najcięższych do najlżejszych. Grzechów przeszłych, grzechów Jego czasów i grzechów przyszłych, czyli naszych czasów, które już w ogóle są hekatombą grzechu. Więc to musiała być straszliwa męka. Co zrobił Mel Gibson? Mel Gibson po prostu wziął na warsztat wszystkie, zastanowił się nad dorobkiem kinematografii dotychczasowej, nad warsztatem, jaki kino wypracowało do tamtego czasu i postanowił to zastosować po doświadczeniach II wojny światowej, po doświadczeniach komunizmu, po doświadczeniach XX wieku okrutnego ponad miarę, bezprecedensowo w historii, trudno inaczej pokazywać mękę Chrystusa. I to jest właśnie wielka zasługa Mela Gibsona. Nowe podejście do starych rzeczy. To jest sedno nowej ewangelizacji. On po prostu zastosował narzędzie nowej ewangelizacji. Nic dodać, nic ująć. No ale Panie Jerzy, ja mimo wszystko zapytam prowokacyjnie, no ale po co Mel Gibson postanowił zerwać, że tak powiem, z tą hollywoodzką normą, z tym hollywoodzkim podejściem do Ewangelii? Przecież mógł po raz kolejny nagrać kolejny przesłodzony film i powiedzieć, no może faktycznie tak było. Po co było pokazywać całą tą brutalność? Po co było pokazywać, jak było w rzeczywistości, skoro można było skorzystać z tego przedstawienia męki pańskiej, którą do tej pory przedstawiali reżyserzy, czy to Hollywood, czy to reżyserzy europejscy? Dlaczego Mel Gibson postanowił tak bardzo wstrząsnąć widzem? Tak jak pan powiedział, przecież w tym filmie nie ma po raz kolejny ani jednej zbędnej klatki. Muzyka jest dobrana w sposób po prostu genialny. Takie smaczki, jak wykorzystanie, język, którym porozumiewają się w tym filmie aktorzy, łacina i aramejski. To jest po prostu dzieło doskonałe, ale to dzieło w przeciwieństwie do innych dzieł wśród katolików otwartych wzbudziło ogromne kontrowersje. No właśnie, ale... Do tego jeszcze wrócimy za chwileczkę. Tak, ja bym najpierw odpowiedział na to pytanie, dlaczego. Myślę, że ten problem można dotknąć z dwóch stron. Można na to spojrzeć ze strony artysty, który... Po prostu artysty, który chciał zrealizować dzieło niepowtarzalne, który chciał zrealizować dzieło różne od innych, takie, żeby się po prostu wyróżniało. Każdy artysta ma taką ambicję, każdy prawdziwy artysta chce dąży do czegoś takiego, prawda? No i to mu się udało. Gdyby poszedł drogą konwencji, to nakręciłby jeden z filmów przez małe F. Natomiast poszedłszy drogą, tą właśnie, którą poszedł, nakręcił film przez duże F. Nakręcił film jedyny w swoim rodzaju. Film, który nie ma sobie równych w tej tematyce, prawda? I to jest jeden aspekt. A inny aspekt to jest spojrzenie na to z oczami człowieka wierzącego. Mel Gibson, być może w odróżnieniu od innych twórców, ja nie chcę tutaj oceniać wiary innych, chociaż mógłbym powątpiewać co do wiary niektórych z nich, nakręcił film płynący absolutnie z serca i z rozumu, z jego po prostu zmysłu katolickiego, z jego sensum fidei. I tutaj to wyraźnie widać. To jest film absolutnie prawdziwy, pokazujący wydarzenia bez
żadnego artystycznego upiększenia, bez jakiejś dekonstrukcji, bez wymyślania nowych aspektów, przede wszystkim bez przesłaniania tematu przez twórcę. Gibson nie starał się tutaj wyjść na pierwszy plan, to ja tutaj pokażę takiego Jezusa, jakiego nie widzieliście. Nie, on pokazał takiego Jezusa, jakiego w kinie praktycznie nie widzieliśmy, ale tylko dlatego, że trzymał się literalnie Pisma Świętego i tradycji Kościoła. Pasja Gibsona to jest katecheza. Mało tego, to jest katecheza wygłoszona z pasją. Z prawdziwą, rzetelną, żywą wiarą. Bardzo się cieszę, że zwrócił Pan wątek na te nowe aspekty właśnie, że Gibson nie wprowadził żadnych nowych aspektów, ponieważ przypomina mi się film jeszcze z lat 80., Dzień, w którym umarł Chrystus. Film zaczyna się od sceny, no co tu dużo mówić, potwornej. Żydzi zbierają się, nie wiem czy to przed jakimś bastionem legionistów rzymskich, zaczynają klękać, walić pięściami w ziemię i krzyczeć Barabasz, 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 po czym biorą kamienie, rzucają w Rzymian i krzyczą uwolnić Barabasza. Potem w filmie jest pokazane, że nie, tutaj nie było żadnego podżegania przez faryzeuszy, tutaj Stary Testament nie powiedział nam prawdy. Nie, to od początku była zaplanowana akcja, my chcemy uwolnić po prostu swojego kumpla Barabasza. Tutaj nie było nic zapowiedziane, nie było nic zapowiedziane w Starym Testamencie, tylko no cóż, przychodzimy, chcemy uwolnić naszego kumpla i nasz kumpel został uwolniony. No tak, takich filmów jest sporo, takich właśnie... Ale no, panie, bo to jest kluczowe. No, Ewangelia mówi jasno, jak było. Po co wprowadzać jakieś takie tego typu nowe wątki? Po co przez lata były nam one serwowane? Dlaczego, powtarzam, do 2004 roku musieliśmy czekać, żeby zobaczyć prawdę? Nie potrafię panu na to pytanie odpowiedzieć. To myślę, że to może właśnie świat czekał na Gibsona. Może to było jego powołaniem i czekaliśmy, aż Pan Bóg go powoła do tego zadania. Pan Bóg mu to zleci. On się z tego mistrzowsko wywiąże. Tu no, niezbadane są wyroki Boże. Cieszmy się, że to już mamy, prawda? W tym roku mija 15 lat od premiery Pasji i sobie tą Pasję już od 15 lat oglądamy. Niektórzy co roku, ja może nie od 15, ale od już nie pamiętam od jak dawna, ale co roku w Wielki Post Pasję oglądamy, ponieważ jest to, są to wspaniałe rekolekcje. A którą wersję Pasji Pan ogląda, Panie Jerzy? Tą oryginalną z roku 2004, czy powiedzmy tą z roku 2005, już w cudzysłowie ocenzurowaną przez samego Mela Gibsona, który poniekąd dostał rozkaz, aby wyciąć wszystkie najbrutalniejsze sceny z filmu? Nie, no tą, która weszła do kin w 2004. Ale właściwie dlaczego taki nakaz dostał Gibson, żeby te sceny brutalne wyciąć, jak Pan sądzi? A dlaczego Pasja jest określana jako film, dramat religijny? Ta tak jest przynajmniej zapisana w tych wszystkich rozpiskach kinowych. Dlaczego wyznaczono na nią te najwyższe kategorie wiekowe? Dlaczego do wejścia do kina na seans tego filmu dopuszczono tylko właśnie najstarszych, jeżeli chodzi o kinowe kategorie wiekowe? No tu zdecydowanie po to, żeby ograniczyć... Ja przepraszam, to moje pytanie było odpowiedzią na pana pytanie poniekąd. Ale jeśli pan pozwoli, to ja dopowiem. Tu wyraźnie widzimy złą wolę, żeby ograniczyć oglądalność, żeby ograniczyć dostępność, żeby przestraszyć rodziców, prawda? Bo z jednej strony film religijny, a jesteśmy przyzwyczajeni do takiego cukierkowego traktowania religii, jesteśmy przyzwyczajeni do takich właśnie słodkich jakichś baranków w koszyczku, prawda? I nagle jej taki straszny film. Przecież jak nasze dzieci to zobaczą, jak to przeżyją, jaką traumę będą miały. I to czasami mówią ludzie, czy to krytycy filmowi, czy nawet może i rodzice, którzy jednocześnie zachwycają się filmami stworzonymi na
dla samego szokowania, gdzie jest przemoc dla samej przemocy, gdzie jest okrucieństwo dla samego okrucieństwa. Skoro można, można mówić o geniuszu Gry o Tron, arcy okrutnego filmu i arcy wulgarnego i wyuzdanego, w całości wymyślonego, osadzonego w całości wymyślonym świecie, czyli gdzie to wszystko jest pokazane tylko po to, aby epatować, a jednocześnie krytykować pasję, czyli prawie że dokumentalny film, który pokazuje absolutną prawdę, no to coś tu jest nie tak. Jeżeli można sobie siedzieć w kinie i zajadać się popcornem i zapijając go szkodliwym dla życia i zdrowia napojem, delektując się scenami, w których na przykład ktoś tnie kogoś na kawałki piłą łańcuchową albo wierci mu w głowie dziury wiertarką udarową, prawda? I wysoko cenić te filmy jako dzieła sztuki, a jednocześnie przestraszać się pasji Gibsona, w której pokazano, owszem, okrutne traktowanie Chrystusa, ale te sceny mają się nijak do tamtych wspomnianych przeze mnie, no to tutaj jest coś nie tak. A co tu jest nie tak? Tu jest zła wola. To jest po prostu po to to było od samego początku, aby zniechęcić do oglądania. Po co zniechęcać? Po to, żeby ludzie nie zobaczyli wspaniałego dzieła religijnego, żeby nie zobaczyli wspaniałego świadectwa wiary i wspaniałego wykładu nauki Kościoła, a jednocześnie wspaniałej relacji ewangelicznej. I to jest podstawowy cel tych wszystkich, którzy się burzą, tych wszystkich, którzy krytykują. Tylko tak to można tłumaczyć, bo tylko złą wolą, każdy człowiek dobrej woli, obejrzawszy ten film z dobrą wolą, dostrzeże jedno, dostrzeże wyraźny przekaz, który miał na uwadze jego twórca, aby pokazać, za jak wielką cenę zostaliśmy wykupieni od grzechu. Nie czymś przemijającym, jak pisze święty Piotr w swoim pierwszym liście, tylko drogocenną krwią Jezusa Chrystusa. Tu mamy w tym filmie, widzimy strumienie krwi wylewają się, ponieważ tą krwią zostaliśmy odkupieni. To jest prawda, którą powinniśmy sobie uświadomić i którą powinniśmy zawsze mieć przed oczami. Ten film, jeszcze jedna rzecz może warta wspomnienia, to jest wielka manifestacja eucharystyczna. Eucharystyczna, czyli dotycząca ciała i krwi Chrystusa. Zobaczmy, jaki ten film jest cielesny i krwisty. Co tam widzimy cały czas? Tam widzimy ciało Chrystusa umęczone, ubiczowane, sponiewierane. Cierniem ukoronowane. Cierniem ukoronowane, bite, lżone i krew Chrystusa, która okrywa całe to ciało, która spływa na ziemię. Na ziemię spływa, wsiąka w tę ziemię, aby ją zbawczo przemienić, aby ją odkupić, aby nas z grzechu uwolnić. A szatan wyje z rozpaczy, wyje ze złości. Prawda? I tutaj wyraźnie widać, zresztą można by nawet zaryzykować stwierdzenie, że no dlaczego taki powstał taki sprzeciw. No dostali polecenie od szefa z dołu, żeby lżyć, opluwać, sprzeciwiać się, no to robią. No właśnie, ale Panie Jerzy, oglądając pasję, no to tak jak powiedzieliśmy, tam są żywcem, no chyba bardziej rzeczywiście nie dało się na przykład przedstawić tego, jak Pan Jezus, co wiemy, z wszystkich męk pańskich poci się krwawym potem. Chyba nie dało się bardziej unaocznić, jak wyglądała droga krzyżowa. Nie jest tak, że Pan Jezus niósł krzyż. Nie, Pan Jezus go za sobą, przepraszam za wyrażenie, wlókł. I tak to trzeba nazwać. Pan Jezus pod tym krzyżem upadał. Do sceny biczowania za chwilę przejdziemy. A mimo to, my to wiemy z męki pańskie, a mimo to nawet takich katolików jak ja czy pan ten film mimo wszystko zaszokował. Ja jak pierwszy raz go oglądałem w roku 2007, byłem w szoku. No mówię, ale to aż tak? Tak, to aż tak? No. No dokładnie, no nie można tego lepiej powiedzieć niż pan to teraz ujął. To aż tak? Ja go oglądałem w 2004, kiedy wszedł do kina
i miałem identyczne wrażenie. Po prostu znamy mękę pańską, chodzimy co roku w Wielki Piątek, słuchamy do kościoła, słuchamy męki pańskiej, chodzimy parę dni wcześniej w Niedzielę Palmową do kościoła, słuchamy męki pańskiej, czytamy sobie ją sami. No i znamy fakty. I co wiemy? No znamy fakty. Wiemy, że Pana Jezusa przybito do krzyża, wiemy, że go wcześniej ubiczowano, wiemy, że podążał niosąc krzyż drogą krzyżową i wszystkie te stacje jej znamy. No ale tak naprawdę to i tu musi się włączyć nasza wyobraźnia, prawda? I tak naprawdę to tyle wiemy. Pamiętam, jaki szok przeżyłem i jak mi to pomogło tak naprawdę w rozumieniu, kiedy podczas katechezy w podstawówce dowiedziałem się, że Pana Jezusa biczowano takimi, znaczy, biczem zakończonym kulkami ołowianymi czy haczykami. Mówię, do sceny biczowania wrócimy. Ale to był dla mnie szok. Jej, to sobie się, no, wyobrażałem sobie, no batem, no to jakimś takim, nie wiem, jak konia, czy może jakimś takim korbaczem, jak który miał przy boku gebr w pustyni, w puszczy i tak, pamiętamy, śmignął Stasia po plecach tym, no więc, ale kulki ołowiane, haczyki, więc szok. No i tutaj scena ukrzyżowania, no przecież to jest, to też, no przybicie do krzyża, to już sam fakt wbijania komuś gwoździ w rękę, no to już człowieka dreszczem przyjmuje, ale tutaj widzimy jedną rzecz jeszcze, podnoszą krzyż, przewracają go do góry nogami razem z tym człowiekiem przybitym, ten człowiek pada w kamienie, w żwir, twarzą, przygnieciony ciężką belką do ziemi, a ci jeszcze gwóźdź z drugiej strony zakrzywiają. Po co? Żeby ten człowiek poraniony go nie wyrwał? No więc co uczynił Mel Gibson tutaj w tym filmie? On po prostu przemówił do nas słowem i nam to unaocznił, bo obraz bardziej przemawia, zwłaszcza dla człowieka XX wieku. Tutaj właśnie jest i geniusz z jednej strony Gibsona, a z drugiej strony światło Ducha Świętego. Ja bym to tak nawet bardziej widział. Mel tutaj zadziałał jak prorok. A prorok to nie jest ktoś, kto przyszłość przewiduje. Nie, prorok to jest posłany przez Boga, który głosi wolę Bożą. Prawda? Pokazał, unaocznił nam, abyśmy zobaczyli, jak to naprawdę wyglądało. A czy ktoś powie, no zaraz, bo są takie głosy w kościele dzisiaj, nawet dosyć wysoko. Ale przecież wtedy nie było kamer. A kto to widział? Nie było dyktafonów. Kto to nagrywał? Kto to widział? No proszę Państwa, historia nas uczy. Jak się zachowują żołdacy, to już kto jak kto, ale Polacy to powinni doskonale wiedzieć, jak się zachowują rozbestwieni żołdacy, jak się zachowywali rozbestwieni żołdacy Armii Czerwonej, jak się zachowywali rozbestwieni żołdacy Dirlewangera w Warszawie, jak się zachowywali rozbestwieni żołdacy z formacji ZOMO w latach 80. Znamy to doskonale. Tak się właśnie, jak się zachowywali rozbestwieni żołdacy w katowniach ubeckich, to w Katyniu, prawda? Znamy to doskonale, więc po prostu pokazał prawdę, aż dziw z drugiej strony można by, i tutaj właśnie bym się spodziewał, i tu właśnie widzę to światło Ducha Świętego, bo aż dziw, że człowiek Zachodu, który generalnie, jak czytamy zachodnich historyków, a już zwłaszcza jak zachodnich publicystów, widzimy u nich absolutne niezrozumienie ducha tych naszych czasów i totalitaryzmu, i okrutnych czasów szatańskich, prawda, II wojny światowej i później. Oni znają fakty, ale oni bardzo często... Fakty i liczby, ale oni bardzo często nie rozumieją tego ducha, który za tym stoi. A on to zrozumiał doskonale. Więc mówię, to Duch Święty przez niego przemówi. Panie Jerzy, jesteśmy zmuszeni opowiedzieć jednak o tym biczowaniu, o tej scenie potwornej, co tutaj dużo mówić. Najbardziej chyba w tej scenie przeraził mnie
ten żołdak, chyba tak to trzeba nazwać, który Pana Jezusa biczował, który, z którego twarzy nie możemy tak naprawdę odczytać, a może inaczej, z którego twarzy błędnie, ja przynajmniej interpretowałem wszelkie emocje. Najpierw biczuję Pana Jezusa i już mam wrażenie, nie no, przecież zaraz przestanie, nie no, przecież Pan Jezus jest zakrwawiony. Pan Jezus, przepraszam za wyrażenie, to jest tak naprawdę kawałek ludzkiego mięsa. Mówię, zaraz skończy. Będzie, akcja filmu będzie toczyła się dalej. A tutaj nie, Pan Jezus staje i mówi, mało, no właśnie jeszcze. To... I no to, co potem zobaczyłem, no to naprawdę... Kawałek mięsa zmienił się w krwawy kawałek mięsa. Przepraszam za wyrażenie. Tak, i to rzeczywiście jest straszliwa scena. I tutaj może faktycznie przestrzegałbym przed pokazywaniem ją dzieciom, co wcale nie zmienia faktu, że sporą część filmu mogą obejrzeć i nawet dobrze, jeżeli będą oglądały z rodzicami, którzy w pewnym momencie zasłonią im oczy i mówią, teraz nie patrz, bo jest to straszna, okrutna rzecz, ale ty jesteś jeszcze na to za mały, za mała, ale to jest prawda, ale tak to wyglądało, kiedyś to zobaczysz, kiedy będziesz mógł to lepiej odebrać, kiedyś to zrozumiesz, kiedyś to pokochasz. Prawda? Kiedyś to pokochasz tego sponiewieranego człowieka, znaczy już go kochasz, ale jeszcze go nie widzisz takiego sponiewieranego, ale właśnie o to chodzi. Tu widzimy, to jest wstrząsająca scena, która właściwie nie może inaczej zaowocować w naszej duszy niż współczuciem i buntem. I to współczuciem temu człowiekowi cierpiącemu i buntem przeciwko samym sobie. Jej, to skoro mojego Zbawiciela tak strasznie sponiewierano dla mojego zbawienia, to jak ja śmiem jeszcze nie być doskonałym, bo tak niewiele się ode mnie wymaga. Zwłaszcza u nas tutaj w Polsce, w naszym pięknym katolickim kraju, nikt od nas nie wymaga męczeństwa. Nikt nas tutaj jakoś nie poniewiera. Nie? My mamy doskonałe warunki do tego, żeby stawać się doskonałymi, żeby za Jezusem podążać, żeby starać się ze wszystkich sił Mu to wynagrodzić i podziękować Mu za tą straszliwą mękę dla nas, dla naszego zbawienia. No i to jest ten, to powinien być ten owoc w nas. Drogo zostaliśmy wykupieni. Nie czymś przemijającym, ale drogocenną krwią Chrystusa Jezusa. To nam ten film unaocznia. Obraz przemawia najmocniej. Myślę, że wielu sobie to uświadomiło, a jeżeli sobie tego nie uświadomiło i obejrzało ten film bezrefleksyjnie, to powinni to jeszcze raz obejrzeć, aby sobie uświadomić. To nie jest okrucieństwo dla okrucieństwa, to nie jest epatowanie, to jest po prostu pokazanie, jak strasznie Bóg wycierpiał z miłości do nas, żeby nas z grzechu, który sami ściągnęliśmy na siebie, wyprowadzić. Bóg mógł, tak jak Pan powiedział, zrobić, że w ogóle nie zauważyć tego, że pierwsi rodzice zgrzeszyli. Mógł zlikwidować zło o tak. Niech ty, szatanie, zniknij. Nie? Mógł zdjąć swojego syna z krzyża, mógł go nawet na krzyż nie posyłać. Ale to sam Bóg, bo Syn Boży jest, ja i Ojciec jedno jesteśmy, mówi Pan Jezus, bo Syn Boży i Bóg Ojciec i Duch Święty to jest jedno, więc tu sam Pan Bóg się na krzyżu powiesił dla naszego zbawienia, po to, aby, bo człowiek sam siebie zbawić nie może. Tak samo jak, no wyobraźmy sobie, człowiek leżący sam siebie za włosy nie podniesie do góry. Musi go ktoś podnieść. I nie było ludzką mocą z grzechów się podnieść. To Bóg musiał stać się człowiekiem, aby się ofiarować za ludzkie grzechy. I to widzimy. To była... a tutaj jeszcze zadziałała, oczywiście, zadziałała ludzka złość, zadziałała szatańska presja,
zadziałała zawiść, nienawiść tych, którzy go wydali, prawda? I to wszystko się skumulowało, grzech. Grzech zadziałał tutaj no, szatan z całą swoją mocą, więc dlatego Chrystus tak strasznie cierpiał. Oglądając to w filmie Gibsona, widzimy to po prostu naocznie i to nam powinno uświadomić, to nam powinno uświadomić tę prawdę, to nam powinno uświadomić wszystko. I to jest film, który powinien prowadzić do nawrócenia. I to niekoniecznie jakiegoś takiego spektakularnego nawrócenia ateisty, który zobaczywszy go, nagle się nawraca. Chociaż i takie rzeczy się zdarzały. I znamy przypadki, i mało tego. I ludzie nawracają się od rzeczy wprost zupełnie trudnych do wyobrażenia. W XIX wieku Anglicy, którzy wychowani w anglikanizmie, obojętni religijnie przyjeżdżali do Rzymu, bo mieli taki zwyczaj w XIX wieku, jeździli sobie do Włoch, żeby się trochę odchamić, nie? Zwłaszcza do Rzymu. I tam wszedłszy do rzymskokatolickiego kościoła, nie wiem, wetchnąwszy w nozdrza zapach kadzidła, padali na kolana i to był ten moment i już nie wychodzili z rzymskiego kościoła. Więc człowiek może się nawrócić od różnych rzeczy i to może się tak zdarzyć. Natomiast myślę, że tutaj jeszcze istotniejszą rzeczą to jest umocnienie. Ten film nam uświadamia i on naszą wiarę powinien umocnić, że nie stoi ona na fundamencie jakiejś bajeczki, nie stoi ona na fundamencie dzieła literackiego. Osłodzonego dzieła literackiego. Tak, czy też, albo nawet nie, bo Ewangelia bardzo osłodzona nie jest, ale jest oszczędna. Ewangelia jest oględna, prawda? Mało tego, codziennie recytujemy skład apostolski. Ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, a wcześniej jeszcze umęczon pod Ponckim Piłatem. Umęczon, ukrzyżowan. Kto się w ogóle zastanawia nad tym, co to znaczy? A tutaj zobaczyliśmy. Wleczenie krzyża przez ludzki wrak. Upadanie na ostre kamienie twarzą, zębami, z ciężarem na plecach. Okrutne biczowanie. Jeszcze jedna sprawa. Poniewieranie. Korona cierniowa, ale tak. Ja to podkreślam cały czas, ponieważ większość z nas wyobraża sobie, że wzięliśmy jakiś tam okrąg z ciermi, nałożyliśmy Panu Jezusowi na głowę. Nie. No bo to też mamy na oleodrukach. Mamy taką opaseczkę troszeczkę. Opaseczkę, dokładnie. Troszeczkę taki jak wianek dziewiczy, prawda? Wianek wiosenny, z kwiatuszków. Może to też jest, to też wynika z jakiejś konwencji, ale te konwencje właśnie, mam wrażenie, że człowiek, to co powiem, to jest może, no ale powiem to, człowiek dzisiejszy jakby troszeczkę wyrósł z konwencji, bo dzisiejszy świat, zwłaszcza stulecie szatana, 20, jakby odarło życie z konwencji. Zobaczyliśmy zło bez maski, więc nie konwencjonalizujmy prawdy, tylko ją głośmy taką, jaka ona jest, bo prawda nas wyzwoli, prawda? To powiedział Pan Jezus w Ewangelii Świętego Jana. Prawda was wyzwoli. A znakomity polski pisarz Józef Mackiewicz powiedział, że też słusznie, jak najbardziej prawdziwie, że tylko prawda jest ciekawa, prawda? Tylko prawda jest ciekawa i prawda nas wyzwoli, więc nie owijajmy. Natomiast, ale mówię, wracając do opisy biblijne są oszczędne, oględne, a zło właśnie tak wygląda. Ja bym powiedział, że to, co zobaczyliśmy w filmie Gibsona, to można było jeszcze okrutniej pokazać, zupełnie prawdziwie, tylko po co już? Myślę, że to już wystarcza. To już nam pokazuje właśnie to, co już powiedziałem to chyba ze 17 razy, ale jeszcze raz powiem, za jaką wysoką cenę zostaliśmy kupieni. To jest, my powinniśmy, mając to przed oczami, nie powinniśmy z klęczek wstawać. To prawda, Panie, ale Panie Jerzy, tutaj trzeba powiedzieć wyraźnie, że pasja to nie tylko biczowanie, to nie tylko ta straszna, ten straszny obraz, ta straszna scena. To również wiele innych, no, co tu dużo mówić, równie strasznych scen. Powiem szczerze, ogromne wrażenie na mnie zrobił początek filmu. Modlitwa w Ogrójcu i obraz węża. Nie wiem, wiem, że ma Pan bardzo dużo do powiedzenia na temat tej sceny. Sceny, no,
fundamentalnej. Tak. Tak naprawdę od tego się wszystko zaczęło. Mel Gibson tak naprawdę jednym krótkim ujęciem pokazał Pismo Święte od początku do samego końca. Tak, tak, tak. No i właśnie na tym polega tutaj geniusz tego filmu, na tym polega geniusz no, twórcy, tam, tak powiedzmy, który być może jakby tutaj siedział z nami, to by się od tego odżegnał, więc dorzucę twórcy natchnionego przez Ducha Świętego. Po prostu nie można, jak mówi Święty Paweł, nie można bez natchnienia Ducha Świętego powiedzieć Jezus jest Panem, czyli nie można bez natchnienia Ducha Świętego zrobić żadnego dobrego dzieła religijnego. A Mel Gibson to zrobił, więc tak, wąż. Mamy pierwszą w ogóle początek ludzkości i pojawia się wąż, prawda? I podchodzi do Ewy i pyta, czy to prawda, że nie wolno wam jeść ze wszystkich drzew w tym ogrodzie? Prawda? Manipulacja. To nie podchodzi do Adama, tylko podchodzi do Ewy. Biedne zwierzątko, które nie wie, które by się chciało zapytać, które wzbudzi matczyny odruch w kobiecie. I ona mu wytłumaczy, nie tylko z tego drzewa nam nie wolno jeść. Nie? No i w tym momencie, ale ona już weszła z nim w relację, więc on zaczyna. I on zaczyna wdrażać swoją agendę. Na pewno nie pomrzecie, nie? I się zaczyna, to znamy to. I cała rzeczywiście historia zbawienia, i znowu mamy tego węża, który podczas modlitwy w Ogrójcu Oliwnym, kiedy Pan Jezus modli się, poci się krwawym potem, jest z jednej strony po ludzku przerażony, i wizją tej okrutnej męki, która wie, jak będzie wyglądała. Ojcze, zabierz ode mnie ten kielich. Tak, tak. A po drugie, on w tym momencie spadły na niego grzechy całego świata, przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. I to jest tak intensywne doznanie właśnie, że aż powoduje, a pot jego był jak gęste krople krwi sączące się na ziemię, to jest wprost z Ewangelii wzięte. No i ten wąż, oczywiście, on tam musi być. On sobie tam krąży, bo on widzi moment słabości. On widzi moment słabości Boga i ja go zaraz ugryzę. Ciekawa rzecz, że on go... On pyta, kim ty właściwie jesteś? Dziwne, bo przecież tak. Już z nim rozmawiał na pustyni, nie? I został odprawiony z kwitkiem. Też może nie do końca wiedział. Demony krzyczą, ty jesteś Syn Boży, prawda? A on jednak do końca, diabeł do końca nie jest pewny. On do końca nie jest pewny. On w sumie to jest pewny gdzieś w głębi swojej świadomości, ale on jest do tego stopnia pyszny, że mu się to w głowie nie mieści. On nie przegra. On nie będzie służył, nie? Więc tu, no i jak ta scena się kończy, prawda? Jednym mocnym tupnięciem, prawda? Ono, wprowadzam nieprzyjaźń między potomstwo twoje, a potomstwo niewiasty. Ono zmiażdży ci głowę i trach, piętą. Tak, tak jest. Ja bym tutaj też w ogóle zwrócił uwagę na symbolikę tej sceny, ponieważ proszę zauważyć, że nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, że to jest, ta scena rozgrywa się w scenerii, w kolorycie fioletowym. Tak, fioletowo. Tam jest fioletowo. Tam jest fioletowo, a fiolet to jest, jak wiemy, liturgiczny kolor okresów pokutnych Wielkiego Adwentu Postu. I Wielkiego Postu. Tak jest. Czyli tutaj mamy ten... Zresztą, nie wiem, jeśli pan pozwoli, to jeszcze parę takich symbolicznych scen może byśmy przywołali. Na przykład jest, kiedy żona Poncjusza Piłata podchodzi do Matki Bożej i wręcza jej płótna, prawda? O, tu ktoś może powiedzieć, o zaraz, tego w Ewangelii nie ma. Dobrze, nie ma tego w Ewangelii, ale mówię, od czego wyobraźnia, to jest raz, nie kłócąca się z literą Pisma Świętego. Po drugie, myślę, że o tym też jeszcze wspomnimy, tak, bo to gwoli ścisłości warto. Ten film został oparty w dużej mierze na objawieniach błogosławionej Katarzyny Anny Emmerich, której dano po prostu zobaczyć całą mękę pańską w szczegółach, więc to się z tym zgadza, ale przede wszystkim to się z Biblią nie kłóci. No więc, ale wracając tutaj, przychodzi i daje
te płótna, Matka Boża bierze te płótna i zaczyna ścierać krew Jezusa. I tutaj mamy, proszę Państwa, właśnie bardzo ważną rzecz. Tutaj mamy odwołanie do, i do nauki Kościoła, i do Starego Testamentu, gdzie Bóg wyraźnie mówi, krwi nie będziesz spożywał, bo w krwi jest życie. Krew należało zachować, prawda? Więc Maria zbiera tę świętą krew, prawda? I proszę zauważyć, nie wiem, czy Pan zwrócił uwagę, te płótna, one owszem, na czerwono się miejscami zabarwiają, ale jednak jak nam ono miga, to jest białe. Tak migając, ono jest białe. Każdy, kto ścierał krew kiedykolwiek, wie, że wystarczy przyłożyć do niej materię, żeby ona się natychmiast zabarwiła. Natomiast nam cały czas ta biel błyska. I to nam przypomina co? Słowa z Apokalipsy. To ci, którzy wypłukali swe szaty i wybielili je we krwi baranka. Prawda? No nie jest to jako żywo odwołanie, prawda? Oczywiście. Albo taka scena wstrząsająca, bo może też byśmy tutaj sobie porozmawiali o takich scenach, które nas najbardziej... No to jeśli Pan pozwoli, wymienię jeszcze dwie z trzech scen, które nam wstrząsnęły. Ukrzyżowanie Pana Jezusa. Ukrzyżowanie. Wiemy z męki pańskiej według apostołów i uczniów apostołów, że no cóż, świat ogarnęły na 6 godzin ciemności, ale mój Boże, jakie to były ciemności, co się wtedy stało? Można powiedzieć, świat wtedy zapłonął. Tak to trzeba nazwać, świat po prostu zapłonął. Ogromna burza i ta scena po prostu końcowa. Ci już nie żyją, bierz włócznie, szybko, przebij mu bok. Świat się wali, a nie, ja muszę wykonać zadanie. Podbiega z tą włócznią, przebija bok Pana Jezusa, z którego natychmiast wytrysnęły krew i woda. I to... Po prostu po raz kolejny byłem zszokowany. Zszokowany, ale właśnie tą sceną. Świat się wali, zamiast uciekać, zamiast ratować życie. Nie. Musi się dopełnić. Kości jego nie będą łamane. Tak jest. Patrzyli na tego, którego przebili. Tak. Oczywiście, że tak. To się wszystko musiało dopełnić. Zresztą już w samym Ogrodzcu, kiedy przychodzi po niego Judasz razem z oprawcami, Pan Jezus mówi, przecież tyle czasu tutaj byłem między was, przemawiałem w świątyni i w synagodze i nie ujęliście mnie wtedy, nic nie... Nie, ale to się... Bo musi się dopełnić Pismo. I faktycznie, musi się dopełnić Pismo i dopełniło się, i consumatum est, prawda, wykonało się na krzyżu. Ale z takich scen właśnie wstrząsających, ja mam jeszcze jedną taką, mianowicie i zarazem, która mnie głęboko porusza, to po prostu scena, która moim zdaniem to ciarki po plecach chodzą i jednocześnie jest też głęboko symboliczna. To jest czwarta stacja Drogi Krzyżowej, to jest spotkanie z Matką Bolesną, prawda? To pamiętamy, Maryja jest w pobliżu, widzi, że Jezus przechodzi tam za rogu uliczki, go widzi. Jest to piękne zestawienie z jej wspomnieniem z dzieciństwa, kiedy synek biegnie, przewraca się, ona biegnie, żeby go podnieść, prawda, przytulić, synu, nic ci się nie stało, jestem przy tobie. No i tak samo tutaj, Jezus upada, ona podbiega do niego i tu wtedy, a on patrzy na nią, taki ten właśnie umęczony, już sponiewierany i na chwilę... Bez lewego oka praktycznie. Tak, i na chwilę odzyskuje jakby całkowity spokój, moc, prawda, bierze ją tak za twarz i mówi, widzisz Matko, ja czynię wszystko nowe, nie? I po czym zrywa się z tym krzyżem, rusza dalej, ja czynię wszystko nowe. To jest z jednej strony, to jest pokazanie, to tak ma być, I to jest wolą Bożą, a z drugiej strony to jest wielkie pocieszenie dla Maryi, nie? No bo ktoś mógł powiedzieć, jej, no to Pan Jezus w ogóle jakoś ją tak traktował, nie? Tu twoja matka, jeszcze wcześniej, twoja matka i twoi bracia czekają na ciebie. On mówi, jak to już jest moją matką i moimi braćmi, prawda? Tak, albo, w wieku 12 lat przecież tak, uciekł do świątyni, tak, można tak to powiedzieć. Jest, to albo no, niewiasto. Mama poprosiła w kanie galilejskiej, tak, dopomóż, ale... Tak, niewiasto, nie zawracaj mi głowy, nie nadeszła jeszcze moja godzina. Chociaż spełnił prośbę mamy, oczywiście. Ale nie, tutaj to jest najmocniej pokazane. Tutaj on mówi, nie, mamo, nie martw się. To tak ma być. Tak to zostało
zaplanowane i ja to realizuję. Ja cierpię potwornie tutaj, ale ja tym wszystkim rządzę. Ja się po to narodziłem i po to przyszedłem na świat. Ja pełnię wolę Ojca. Ja czynię wszystko nowe i tak musi być. To niech cię to pocieszy. Ja wiem, co robię, prawda? Ojciec wie, co robi, prawda? No więc niesamowite, to po prostu jest. Czasami sobie ją puszczam. Zresztą, jak mówię, co roku oglądam pasję, z całą rodziną oglądamy w czasie Wielkiego Postu, ale od czasu do czasu puszczam sobie takie fragmenty właśnie tak katechetycznie. Panie Jerzy, musimy jeszcze w tej chwili zwrócić uwagę na jedną, no, mimo wszystko z pomijanych postaci, ale postaci arcyważnych, które pojawiają się w filmie Pasja na postać. Nie wiem, niektórzy pewnie uznają to za herezję, no bo już pan powiedział, że przecież nie było wtedy dyktafonów, nie było wtedy kamer, dlatego nie wiadomo, czy ta postać w ogóle istnieje, ale chodzi o postać diabła. No powiem szczerze, tak właśnie sobie wyobrażałem diabła. Jako kogoś naprawdę, no, jak się na kogo spojrzy, no to widzi się miliony lat nienawiści. Nienawiści do człowieka, nienawiści do dobra, nienawiści do Pana Boga, Syna Człowieczego i do Ducha Świętego. No powiem szczerze, kreacja, jaką stworzył w tym filmie Mel Gibson, kreacja tego diabła, no po prostu coś nieprawdopodobnego. Ciarki przechodzą, zwłaszcza scena, kiedy wiesza się Judasz. Diabeł robi... Aktorka, niedawno się dowiedziałem, że to w ogóle aktorka, a nie aktor. Aktorka, która gra diabła, robi jakąś, no, straszną, niemożliwą do opisania minę i wydaje z siebie przerażający dźwięk. Dźwięk, którego również nie jestem w stanie opisać. No po prostu coś strasznego. Tak jak powiedziałem, tak właśnie sobie wyobrażam diabła, a... Nie tak na przykład, jak było to pokazane w filmie Adwokat Diabła, że to człowiek pod krawatem, człowiek inteligentny, mecenas sztuki. Nie, tutaj mamy po prostu milczącą postać, która chodzi i tak naprawdę obserwuje. I ona od czasu do czasu pstryka sobie palcami, a teraz to, a teraz to, a teraz to. No, myślę, że tu trzeba zacząć od stwierdzenia, że szatan to jest postać o milionie twarzy. Także z pewnością jesteśmy w stanie go zobaczyć takiego jako takiego eleganckiego pana pod krawatem. Z pewnością jesteśmy go w stanie zobaczyć jako piękną kobietę. Z pewnością jesteśmy w stanie go zobaczyć jako jakiegoś takiego satyrofauna z ogonem, rogami i nogami kozła. Ale tutaj został pokazany, który w swojej postaci, którą również ma, jako androgyn, jako taki babochłop, jako nie wiadomo kto, obojnak, prawda, to jest, myślę, że to jest wizja prorocza na dzisiejsze czasy. To jest diabeł bardzo genderowy. To jest ucieleśnienie genderu, prawda, i tego zła, które chce nam wcisnąć obecnie, prawda? Rozmycia zupełnej tożsamości. To jest istota bez tożsamości, nie? I to zostało pokazane w sposób doskonały. Pamiętam, że w 2004 roku, kiedy film dopiero wszedł na ekrany, to tak patrzono na to dziwnie. I to w środowiskach przychylnych i starających się głęboko zrozumieć przesłanie filmu, tak patrzono, taki może trochę tandetny ten szatan tutaj, ale nie. Teraz to widać wyraźnie. Androgyn. Absolutnie nie, zwłaszcza nasze czasy pokazują, że to jest doskonałe pokazanie. A z drugiej strony jeszcze widzimy go z jakimś takim ohydnym maszkaronem, prawda? To jest, no pamiętajmy, diabeł to jest małpa Boga i jeszcze na dodatek wredna małpa. Tutaj mamy, on się pokazuje Panu Jezusowi jako w totalnym odwróceniu macierzyństwa Maryi, prawda, jej dziewiczego macierzyństwa, dziecięctwa Jezusa. Tutaj są cały, można powiedzieć, cała masa teologii została tutaj zawarta, wyszydzona przez niego, nie? Więc to
jak powiedziałem już wcześniej, pasja to nie tylko relacja wydarzeń biblijnych, ale to też wykład nauki Kościoła. No właśnie, czy w związku z tym możemy pasję w reżyserii Mela Gibsona nazwać Biblią Pauperum? Biblią dla ubogich? Ale oczywiście, że tak. Znakomitą popularyzacją. Ja też pozwolę sobie przypomnieć w ten czas, kiedy były gorące dyskusje na temat pasji, czyli początek lat 2000, kiedy film wszedł na ekrany, no to wzbudził ogromną dyskusję i kontrowersję i tak dalej. Pamiętam, że brałem udział w różnych takich dyskusjach i w jednej z nich powiedziałem, że ja to bym widział w ogóle coś takiego. Wtedy się też dużo mówiło o nowej ewangelizacji. I ja tą pasję od razu zacząłem postrzegać jako narzędzie nowej ewangelizacji. Coś niesamowitego, prawda? Jak mówią Rzymianie, non nova sed nove. Nic nowego, ale na nowo pokazane. Więc wyobraźmy sobie kaplicę. Może być nawet nowoczesna, żeby się nie kłóciła stylowo. I w tej kaplicy, w jednym z miejsc, jakby jakimś ołtarzu czy coś takiego, stoi wbudowany telewizor i w tym telewizorze leci zapętlona pasja Gibsona. Prawda? Ja wiem, że to jest wizja tylko i że to na pewno jakieś prawa autorskie i tak dalej, to by było bardzo trudno, ale taką wizję mam. Leci ta zapętlona pasja jako materiał do nieustannej medytacji. Ktoś przychodzi, chwilę popatrzy na jakiś kilkuminutowy wycinek z ostatnich 12 godzin z życia Jezusa Chrystusa. Prawda? Pomodli się, wychodzi. No, myślę, że to jest Biblia Pauperum na nasze czasy. Panie Jerzy, tutaj powiedzieliśmy bardzo dużo pochlebnych, bardzo dużo uprzejmych słów w stronę Mela Gibsona, no ale to, co się stało z tym człowiekiem po roku 2004, no na pochlebstwa niestety nie zasługuje. No, zapytam Pana, co się stało? Co się stało, przepraszam, inaczej, dlaczego jego losy potoczyły się w tak, jakby nie patrzył, przerażający sposób? Powiem Panu tak, nie wiem, co się stało. Nie jestem bliskim kolegą Mela Gibsona, chociaż chciałbym na przykład, bo to na pewno musiałaby być ciekawa przede wszystkim znajomość. Natomiast historia wielu świętych, historia wielu grzeszników, prawda, pokazuje jedno, że jak blisko od chwały do upadku, jak blisko od natchnienia Ducha Świętego do szatańskiego opętania, jak blisko od świętości do potępienia. Może zacznijmy od przypomnienia, że ci sami ludzie, którzy Pana Jezusa witali w niedzielę palmową, kładąc palmy i krzycząc Hosanna, tak jest, za pięć dni krzyczeli, ukrzyżuj go. Nie? No to tu, jeżeli człowiek nie jest umocniony łaską, jeżeli nie żyje w pancerzu łaski Bożej, to wiele może się stać. Mel Gibson popełnił rzecz straszną z punktu widzenia sił ciemności. Zrealizował święte dzieło. No i szatan postanowił się na nim zemścić. I przypuścił na niego tak silny atak, że się chłop po prostu załamał. Że chłop tego ataku nie udźwignął. Prosto mówiąc, no nie udźwignął tego. Ale na tym ataku ucierpiała również rodzina Mela Gibsona. Ale jak najbardziej. Oczywiście, że tak. Bo był to atak zmasowany i niestety nie był w stanie mu się oprzeć. No. Nie sądźmy, abyśmy nie byli sądzeni. Trudno. Ja dlatego nie chcę jakoś tutaj oceniać, ale powiem co innego. Bo zastanawiam się nad tym od czasu do czasu i nad nim i mówię i z pewnością. To jest to, co się z nim stało, to jest wynik szatańskiego ataku, któremu nie podołał. Ale my coś jesteśmy Melowi Gibsonowi winni. My wszyscy, którzy pasję wychwalamy, którzy ją oglądamy, bo no co z tego, że kupiliśmy bilet, co z tego, że kupiliśmy płytę, prawda? Nie, on nam to dzieło dał,
I teraz my możemy w zamian coś dać jemu. I jesteśmy mu to winni właśnie za to, za te wspaniałe natchnienia. My jesteśmy mu winni modlitwę, my mu możemy pomóc. Z tego, co słyszę, to podobno się jakoś podźwiga z tego upadku. Zamierza podobno nakręcić drugą część pasji. To o tym nie wiem, czy będziemy dziś mówić, czy nie, bo to no, tak i tak je słyszałem. Natomiast jeżeli tak, to być może się podnosi. Czy te wszystkie pęknięcia, które w jego rodzinie nastąpiły i te wszystkie się skleją i te wszystkie krzywdy da się jakoś odkupić? Nie wiem, ale jestem pewny, że winniśmy mu modlitwę. Powinniśmy się za niego modlić, aby mu choć częściowo podziękować za ten wspaniały film. Nie tylko za ten wspaniały film, panie Jerzy, ja tutaj powiem więcej. Powinniśmy mu podziękować za do pewnego momentu wierność. I to trzeba to powiedzieć wprost, wierność tradycji. Mel Gibson, przypomnijmy sobie, jakie gromy spadły na tego człowieka, kiedy powiedział do amerykańskich mediów, był przecież cytowany przez kilka tygodni, jeżeli nie kilka miesięcy. Jedyną mszą świętą, w której biorę udział, jest msza trydencka. Nie uznaję żadnej innej mszy świętej. Czasami przejeżdżam setki, jeżeli nie tysiące kilometrów, aby móc wziąć udział w tej mszy świętej. Ten człowiek no, całym sercem był oddany tradycji za to. I on tą tradycję, że tak powiem, kultywował, rozpowszechniał, promował w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Może tutaj również powinniśmy szukać, nie wiem, jakiejś przynajmniej częściowej odpowiedzi na pytanie, co się stało. Może, chociaż ja tutaj podkreśliłbym jeszcze inne, ciche, codzienne świadectwo. Myślę, że kto wie, czy nie bardziej wyraziste i dotkliwe w środowisku hollywoodzkim. Mianowicie fakt, że Mel miał jedną żonę przez całe lata i kilkoro dzieci z tą jedną żoną, prawda? I żyli po chrześcijańsku jako porządna katolicka rodzina. Myślę, że to kłuło w oczy niejednego w tamtym środowisku, no i kłuło w oczy tego szefa z dołu, o którym jeszcze wspomnę, bo właściwie o tym powinno się zacząć. W dzisiejszych czasach w ogóle sama osoba szatana i jego istnienie jest mocno negowane. Mel Gibson swoim filmem przypomniał, unaocznił odwieczną naukę Kościoła, że szatan jest bytem osobowym. To jest osoba, która działa na zło rodzajowi ludzkiemu. To jest ten, który nas oskarża przed Bogiem, a zanim nas zacznie oskarżać, to nas kusi i prowadzi ku złemu. I to nie jest żadna idea, to nie jest żadna wyimaginowana abstrakcja, to jest osoba, żywa osoba, która może nawiązać z nami relacje. I dlatego ubierzmy pancerz łaski Bożej, aby się przed nim chronić. Załóżmy grzechoodporną, czy nie, źle powiedziałem, pokusoodporną kamizelkę łaski Bożej, aby się z nami nie stało to, co z Melem Gibsonem, bo to jest też straszny przykład albo antyprzykład. No ale tak jak pan powiedział, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jednak ten zły Mel Gibson, który nie oparł się tej pokusie, który nie oparł się grzechowi, odejdzie w zapomnienie i powróci ten Mel Gibson z roku chociażby 2004, reżyser Pasji. Tak jak pan powiedział, cały czas słyszymy informacje, że trwają prace, trwają przygotowania do ekranizacji drugiej części filmu Pasja, który ma być dalej z ekranizowaniem kolejnych wizji Katarzyny Błogosławionej, Katarzyny Anny Emmerich, o której już tutaj wspomnieliśmy. Z tego, co można przeczytać na różnego rodzaju forach, z tego, co mówią różnego rodzaju ludzie interesujący się tym filmem, dowiadujemy się, że może pojawić się tam scena, jak Pan Jezus wstępuje do piekieł, jak ratuje duszę tych, którzy nie mieli prawa, że tak powiem, trafić do piekła, ale jednak tam trafili. Ma być tam scena tego triumfalnego przejścia z nimi wszystkimi, Pana Jezusa z nimi wszystkimi do nieba. Ma być triumfalne zmartwychwstanie Pana Jezusa. To może być niesamowita wizja. Ja trochę się obawiam tego, bo z jednej strony
Może to być jakaś taka, może to wyjść tandetnie, ale co do pasji, w momencie, kiedy jeszcze ją Gibson kręcił, też podnoszono takie obawy, że o, to może jakaś tandeta wyjść, a nie wyszła. A z drugiej strony to może wyjść przepięknie, to może wyjść coś nieprawdopodobnego. Wizja, w której Pan Jezus wstępuje do piekieł, nie do piekła, nie, do piekieł, gdzie zmagazynowano wszystkich zmarłych, którzy nie mieli prawa wejść do nieba, bo bramy raju były zamknięte. Oni, można powiedzieć, byli tam w takim magazynie, w takiej przechowalni i on tam schodzi, aby ich triumfalnie wyprowadzić. Diabły, demony pierzchają. To może być, to jest faktycznie materiał filmowy. Pierzchają, rozstępują się z wrzaskiem, jakimś straszliwym wyciem i piskiem. A on kroczy w światłości, która rozświetla tę ciemność i mówi: Adam, Adam, jesteś tam, chodź, przyszedłem po ciebie. Chodźcie wszyscy. Abraham, Mojżesz, chodźcie wszyscy, prawda? Idziemy do domu Ojca, w którym jest mieszkań wiele. To może być coś nieprawdopodobnego. Nie wiem, życzę temu, tego Gibsonowi. Życzę, aby duchowo wyzdrowiał, aby i aby dalej robił filmy znakomite, bo teraz widzę go w jakichś produkcjach żenujących i nie wiem, co powiedzieć. Nic, mogę się tylko i wyłącznie przyłączyć do Pana apelu. Mel Gibson, Szanowni Państwo, potrzebuje naszej modlitwy. Dajmy mu tę modlitwę, pomóżmy temu, no, jakby nie było, biednemu człowiekowi, który po prostu się zagubił. Tak. A Państwa, no cóż, możemy tylko i wyłącznie zachęcić do tego, aby w Wielkim Tygodniu, w Triduum Paschalne, ale nie tylko, włączyć komputer, włączyć telewizor, obejrzeć Pasję i zobaczyć, jak wiele Pan Jezus wycierpiał po to, abyśmy, Pan Jerzy, ja, i Szanowni Państwo, mieli szansę na zbawienie po to, aby nasze grzechy, nasze winy zostały odkupione. Panie Jerzy, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję. Jeszcze tylko takie postscriptum i pamiętajmy o jednym, że obejrzenie Pasji Gibsona nie zwalnia nas od uczestnictwa w liturgii Triduum Paschalnego, zwłaszcza liturgii Wielkiego Piątku. Ja z kolei życzę, aby mieli Państwo odwagę, mieli Państwo siłę założyć na siebie zbroję, o której Pan Jerzy powiedział, zbroję pokusu odporną. Bardzo serdecznie dziękuję raz jeszcze. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.